Cześć, to Sharp Day i dzisiaj zapraszam na porównanie trzech noży: Urban Trapper Petit, Urban Trapper, Urban Trapper Grand. Zapraszam do oglądania. Dzisiaj druga część filmu odnośnie noży Urban Trapper w wersji Petit, wersji powiedzmy zwykłej i wersji Grand. Są to trzy nożyki w stylu Gentleman Knife. Czy to jest dobry Gentleman Knife? Zależy, co się komu podoba. Ja uważam, że ten mały nożyk jest bardzo mały i on jest takim nożykiem, moim zdaniem, bardzo awaryjnym, subtelnym, niska waga, całkiem wygodny klipsik, głęboko chowany do kieszeni, łatwo go wyjąć z kieszeni, bo klips jest dość szeroki i nie jest aż tak bardzo sprężysty, nie wystaje tak bardzo mocno z kieszeni, mimo że klips jest gruby. Bardzo fajny, dyskretny nożyk. To jest akurat duży plus. To jest taki troszkę scyzoryczek. Ja bym porównał, jeśli ktoś chciałby po prostu nóż wielkości scyzoryka, na przykład Victorinoxa Classica, to jest alternatywa, jeśli chciałbym mieć na przykład folder, a niekoniecznie gruby scyzoryk. Bardzo fajna alternatywa. Czy ja bym go kupił? Nie uważam. Ten nóż kosztuje około 500 zł, nowy czy tam ponad. Napiszę, ile dokładnie on kosztuje na dzień, kiedy będzie, kiedy nagrywam, ale on kosztuje około 500 zł. Moim zdaniem, jak za taki nożyk, to jest troszkę dużo. Oczywiście on jest fajny, tu jest z tą motion zrobiona cała rękojeść, wygląda to dobrze, jednak samo to na przykład zamykanie, tak ciężko on odchodzi, dość ciężko się zamyka, on jest taki bardzo malutki, delikatny. Ja bym powiedział, że to nie jest nóż dla faceta, tylko to jest bardziej taki nóż dla dziecka, do dziecięcej, delikatnej dłoni. Ja nie mam dużych dłoni, a powiem szczerze, ciężko mi jest go otwierać i zamykać, bo on po prostu jest strasznie chudziutki i mały. Ja bym go dla mężczyzny jako taki nóż nie polecał.
Lepszy już jest ten, wersja zwykła, ta Urban Trapper. Minusem tego noża jest to zamykanie. Ono tak trochę ciężko działa. Jest do przyzwyczajenia. Już lepiej się go trzyma w dłoni, już ta długość i waga jest bardziej taka słuszna. Moim zdaniem już mężczyzna się go nie powstydzi w kieszeni. Otwieranie, zamykanie. Otwieranie jest, działa fenomenalnie. On po prostu tak gładko idzie do przodu. Bardzo fajnie. Trochę ciężej się go zamyka na pewno niż pozostałych dwa, ale to jest do przeżycia. Czy jest z nim taka bardzo przyjemna zabawa? No nie, ale powiem szczerze, jakbym ten nóż miał w kieszeni przy jakimś, nie wiem, wyjściu, gdzie miałbym, nie wiem, jakieś spodnie na kan, powiedzmy, bo do takich też również zdarza mi się, może nie do garnituru, ale gdzieś tam jak mam marynarkę, jakieś takie wyjście, gdzie jest marynarka bez krawata, to wtedy gdzieś tam zawsze jakiś tam scyzoryczek tak mam przy sobie, nieraz się po prostu przyda nawet coś otworzyć, podważyć w awaryjnej sytuacji, no po prostu lubię przygotowany na różnego typu sytuacje, co swoją drogą nie ratuje. Polecam na przykład, jak się jedzie gdzieś na przykład na wesele, ma się auto, nam lepiej w aucie na przykład mieć taką torebkę czy jakąś taki EDC zestaw, gdzie na przykład jest nitka, igła z nitką. No powiem szczerze, mi to może sytuacja nie zawsze ratuje, ale gdzieś tam zawsze jakaś trochę spań, zawsze się jakaś sukienka podrze i potem jest problem znaleźć igłę i nitkę, natomiast ja mogę podratować taką sytuację i taką igłę, nitkę mam, więc ja lubię być przygotowany, tak samo lubię mieć nóż w kieszeni. Ten nóż zdecydowanie mógłbym założyć do jakiegoś takiego bardziej eleganckiego wyjścia, gdzie koniecznie chciałbym mieć nóż ze sobą. On wygląda dobrze. Ten klips jest mały, ale sprężysty, głęboko noszony, noża za bardzo nie widać. Nóż jak się wyjmie, jest tutaj ładne, to ostrze, takie wypolerowane, powiedzmy, na lustro. Prawie na lustro, nie jest to jak idealne lustro jak Victorinox, ale prawie na lustro. Niestety trochę widać palce na ostrzu. Otwiera się go gładziutko, leciutko. Nóż jest bardzo lekki, bardzo przyjemny. Miło się nim pracuje, jest w miarę taki... ma w miarę ergonomiczny jak na tą swoją wielkość. Mimo że goś tam mocniej go ścisnę, to czuję, że mam kawałek, mam nóż, który ma troszkę tej mocy, więc pod tym względem jest bardzo dobrze. Ten natomiast, jak go tam ścisnę mocniej, to czuję, że to jest taki scyzoryczek, więc to jest scyzoryk, to jest, powiedzmy, troszkę, to już zaczyna wyglądać jak nóż użytkowy, jak typowy folder. Natomiast ten, no to już jest konkret. Tu czuć moc. Bardzo dobrze, mocno odchodzi, tylko że z hałasem, odchodzi frame lock. Czuć, że on odchodzi nawet więcej od ramy. Łatwiej jest go odpiąć niż poprzednika. Więc ja osobiście, jeśli chodzi o na przykład zabawę nożem, to wolę wersję Grand. Ona jest większa, wystaje z mojej dłoni, co mi pasuje. Można go tutaj fajnie sobie ścisnąć przy jakichś pracach.
coś podskrobać awaryjnie. Dobrze, jedyne co, to ten frame tak strzela. No nieciekawie to trochę. No ale cóż, no niemiecki producent, no coś po prostu spaprali, nie? Zrobili po niemiecku, niemiecka, że tak powiem, subtelność. Trzy noże, 500, 600, 700. Różnica jest powiedzmy o stówkę w górę. Mniej więcej. No, w opisie dam, w opisie napiszę dokładnie ceny. I teraz tak, który bym wybrał? Ten jest zdecydowanie bardzo awaryjny. Ten już, te dwa noże, już nimi coś można więcej porobić. Kompromisem jest wziąć ten środkowy. Troszkę w nim ciężej działa przycisk zwolnienia blokady, ale działa on jak najbardziej poprawnie. Natomiast mi najbardziej podoba się wersja oczywiście Grand, bo ja lubię duże noże i Grand mi przypadł do gustu. W te wszystkie noże, wszystkie trzy wkłada się równie dobrze do kieszeni. Jedyna różnica to jest masa tych noży, waga, którą i wielkość, którą czuć w kieszeni. Tego praktycznie w ogóle nie czuć. Tego, no już coś tam czuć, ale dalej on jest w miarę lekki, smukły. Natomiast tego czuć, że ma się w kieszeni i nie jest to tak, że on jest tak bardzo dyskretny. Natomiast na pewno to nie jest, że je czuć jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno. Natomiast jeśli będziemy te noże na przykład porównywać z Parotem, no to Parota ewidentnie czuć w kieszeni. Jego czuć najbardziej z całej tej, w tym momencie, czwórki. Natomiast ten nóż jest bardzo wygodny. I to nie jest tak, że jego czuć w kieszeni na tyle mocno, że on przeszkadza. Nie. Po prostu czuć, że ma się nóż w kieszeni. Natomiast ten mały nożyk, nie czuć go w ogóle praktycznie. To tak jakby się nóż zgubiło. Wyjmowanie, nie mam tutaj żadnych zastrzeżeń. Moim faworytem jest oczywiście ten największy. Dla kompromisu można zdecydowanie wziąć ten. Tego osobiście nie polecam, bo jest moim zdaniem mały i niepraktyczny, nie można nic z nim zrobić. Natomiast jeśli nie wiemy, na który się zdecydować nóż Urban Trapper, w tym momencie polecałbym wersję pośrednią, dlatego że ona jest kompromisem wielkość, waga, możliwości użytkowe. W takim razie dziękuję wszystkim za oglądalność. Sharp day.